Mówisz Wrocław, myślisz Fan. To jest nasze miasto, to jest nasza twierdza, to są nasi kibice. Poprzednia gala we Wrocławiu była bardzo udana, ale tym razem chcemy pokazać wszystkim fanom, że jesteśmy jeszcze lepsi i że to będzie jeszcze mocniejsze widowisko. Nie wiem, co było pierwsze, Fan czy ja. Na pewno wiem jedno, że przeszedłem bardzo ciężką drogę po to, aby zdobyć ten pas 25 maja. I to może być tak naprawdę kolejny hit-trick zakończony bardzo szybko, bo wiemy, że potężny argument wyjścia ma reprezentant Tarnowa w tym pojedynku. Prezesie, zrób już tam napisik na pasie. 25 maja pokażę brazylijskiemu królowi nokautu, jak nokautują, ale Polacy. Zwycięstwo kapitalnie nie rzucał słów na wiatr. Każda moja walka wzbudza jakieś duże emocje. Widziałem Łukasza walki, Łukasz też nie jest zawodnikiem, który unika walki, także myślę, że będą mistrzy i że ta walka może być jeszcze lepsza niż walka z Pawłem. Jestem gotowy, żeby zdobyć ten pas, żeby wygrać ten pojedynek. Wiem, że Wojtek również będzie na to gotowy. Wojtek wierzy w to, że damy najlepszą walkę na tej gali, skradniemy całe show. Tony, mój rówieśniku, pokażę ci, co potrafi 40-latek w Polsce, a czego jesteś ty wart. Pomimo, że gala Fan 21 nie ma oficjalnego podtytułu, to ja nazwałbym ją określeniem, że młode wilki wchodzą do gry. Jacek, damy dobrą walkę. Ja ostatnio dałem dobry pojedynek, wierzę, jeżeli tym razem będzie tak samo. Nazywam się Kevin Watowski, zmierzę się z Goranem Rejliciem. Goran, jeśli chcesz się bić na gołe pięści, ja jestem zwarty i gotowy. Pakutinska sobą nie wyszło, za to będzie ciepluchowo. Siadło się na skorze w pierwszej rundzie. Stan koperów musi się zgadzać dla organizacji i teraz idziemy dalej. No. 25 maja wchodzę do walki z przytupem, zapamiętacie moje nazwisko. Czekajcie na dalsze walki. Łukasz, we Wrocławiu będzie się działo. Liczę na to, że damy wielki pojedynek, który zostanie zapamiętany przez kibiców. W tym roku we Wrocławiu odbyło się już wiele różnych gal, ale jestem pewien, że to nasza gala będzie najlepsza pod każdym względem.